Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda 1. Ostatnio był dosyć nieprzyjemny tryb szturmu, a zwłaszcza bardzo niska ilość osób. Potem skończyło się tym, że stałem sam na trzech i stwierdziłem, wytnę to, bo nie ma sensu i się tam pożegnałem. Dobrze, teraz tak, wybierzemy sobie oczywiście grę online i oczywiście operacje, tak? O! Jakiś jeden widz mi pisał o operacjach. Bierz udział w wojnie na wielką skalę toczonej na kolejnych mapach, atakuj lub broń się na wielu frontach. I tym komentarzem, który dostałem, operacje, kliknę sobie w operacje. Operacje to odtworzone w grze wieloetapowe bitwy z czasów I wojny światowej. Każda toczy się na przestrzeni wielu sektorów zlokalizowanych na powiązanych ze sobą mapach. Na początku operacji obrońcy są okopani i kontrolują wszystkie sektory. Ich zadaniem jest odparcie wroga i utrzymanie sektorów lub zabicie wszystkich żołnierzy wchodzących w skład atakującego batalionu. Atakujący dysponują batalionami o określonej liczbie żołnierzy. Aby przesunąć linię frontu, batalion strony atakującej musi zabezpieczać cele w kolejnych sektorach, aż przejmie kontrolę nad wszystkimi mapami. Jeśli atakujący zawiodą, do akcji wkroczy batalion rezerwowy ze wsparciem behemota, czyli sterowca, dreadnota lub pociągu pancernego. Jeśli obrońcom nie uda się utrzymać terenu, wycofają się i przegrupują na innej mapie, gdzie wesprze ich behemot. Obrońcy wygrają operację, gdy wybiją do nogi wszystkie bataliony strony atakującej. Atakujący zwyciężą, gdy zdołają przejąć wszystkie sektory na wszystkich mapach. Rany, jak to zajebiście brzmi. Zajebiście, dzięki widzu o imieniu Kuba. Nie będę tutaj kłamał. Aha, to teraz tak to się dzieje. A ja nie chcę fabuły. Ej, szkurcze. No ale dobra. Zobaczymy, jak to wygląda. Operacja. Bitwy toczone. Ale ja chcę grać online, nie? Czekaj, wróć. To jest gra online, dobra, to jest gra online. To jest kampania, okej, okay, to jest gra, okej. Okay. Żaden problem. Czyli jednak git jest wszystko. No to weźmy sobie podbój piekieł. Chcę kliknę w to, nie? O, to jest do odblokowania. Ataki USA wzdłuż rzeki Mozy dla większości amerykańskich żołnierzy miał być pierwszym zetknięciem z prawdziwą walką. Chociaż natarcie zaskoczyło państwa centralne, armia niemiecka była doświadczona i gotowa na wszystko. Szajze, szajze! Dobra, teraz dołącz. O kurde, czy muszę coś kliknąć? Zostały trzy ataki, dobra, dołącz. O, to mogę wybrać do 40 graczy, do 44, panowie. Wywalone, ja chcę się napierdylać. Owszem, nie strzelałem kilka dni w BF-ie. Jest przerwa, luka. Mam nadzieję, że nie będzie z moją myszka wariować, bo jeszcze nie kupiłem sobie nowej. Mam dalej swoją tymczasową bezprzewodową. Von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Sie sind dumme Jungen. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Damson mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit der Schornsteine ist. Ein Kampf von Treibrad und Maschine, von gesplittertem Stahl und giftigem Gas in geschmolzenen Lungen. Als wir diesen Graben anlegten, gruben wir nicht nur Erde aus, sondern Beine, Arme, Schädel, Helme und all die Trümmer dieses mächtigen Ringens. Das ist die Realität, der wir uns heute stellen müssen. Nie wiem, czym coś tu opowiedział. Fajnie było, się skończyło. Blitzkrieg się zacznie zaraz. O, szybciej się ładuj, kółeczko śmierci. Jak nie w FIFA, to w Battlefieldzie są takie kółeczka śmierci, nie? Te są trochę mniejsze. No i Vitas, co wy na to? Będziemy się teraz bawić w operację. I tak stwierdziłem, przeczytałem komentarz widza, a ja czytam wszystkie komentarze. I stwierdziłem, a czemu by nie nagrać po prostu? Najwyżej się kiedyś jeszcze nagra operację, ale już wspólnie. Myślę, że będzie gites. Pograć sobie w BFA 1. W
wspólnie, przede wszystkim wspólnie, bo tak ciągle gram samemu. Nie mam jeszcze okazji z kimś pograć. No i brzmi już ciekawie, bo kolejna cutscenka. Generał von Galwitz rozkazał, abyśmy bronili pierwszej linii okopów w szrapnelowym zakątku. Jeśli Amerykanów będzie zbyt wielu, wycofamy się do tego pałacyku i tam stawimy im czoła. Trzecia linia obrony jest tutaj, obok tego węzła kolejowego. Pamiętajcie, obrona to nasz mocny punkt. Pozwólcie wrogowi wejść jak najdalej. Oczywiście idziemy do Straciliśmy Echo. Straciliśmy cel Alfa. Do Echo, to jest najwięcej. To jesteśmy w Echo. Oczywiście zaczynamy klasą szturmowca i... Straciliśmy kontrolę nad sektorem. Dobra, do akcji. Zaczynamy. Zaczynamy bój, panowie. Dobra, jest dobrze. A mam bronić tego sektora. Ale to jak? Tak, żeby nie paść na przykład. Trzeba kampić się dobrze. Tam mam chyba przeciwnika na oku. Ja też się ruszam, kolego. A gdzie są przeciwnicy? I to jest w tym problem, bo ja nie widzę tych przeciwników zbytnio. O, tam są! O, jest asysta przy przygwożdżeniu. Kurde, naprawdę? Na nas tak nawalać? Mamy się bronić, nie? Czekaj, jak to rzucić ci medyka? Możesz, w cholerę. Zostałem otruty. Ale żyję, jeszcze żyję. A to jest szturmowiec. To ja się do tego dziwię. Tracimy cel, brawo. Jak tracimy? Co ty pieprzysz? Jest! Poszedł. Jest kill. Ktoś tu jeszcze idzie? Dobra, pilnujemy B. Chociaż C jest stracone. Oż cholera. Jeszcze trochę. Ciężko będzie mi coś komentować, bo jest tutaj naprawdę niezły... Niezły szum. Przejęliśmy cel Charlie. Chyba źle zrobiłem, żeby wyskoczył. Fuck. Jestem medykiem, nie? Czekaj, 3. Nie powinno działać. O, działa. Okej. Tracimy cel czarny. To muszę jeszcze raz podbiec tam. Kurde, te nas nieźle ciorają. Tutaj zostawiłem. Straciliśmy kontrolę nad sektorem. O, dobra, okej. Gdzieś my wylądowali. Dobra, teraz na zwiadowcy, tylko tym razem gdzieś tutaj kogoś zabić. Z daleka. Gdzie i kogo najlepiej? Straciliśmy cel Alfa. Kurde, ktoś tu lata nawet odrzutowcami. Dobra, biegniemy. Czy ja kogoś już tutaj zobaczyłem do zabicia? Nie, na razie się zdawało. O, tam jest cel.
kurde, tym czołgiem przejechał wszystko. No tym czołgiem mnie tu przesuwa, przeszkadza mi strasznie. Jest kill, pięknie. Tak trzymać. O, to jest blisko przeciwnik. Nie. Aha, tak się tu odrodziłem. W kiepskim miejscu. Tutaj kogoś widzę do zabicia. Nawet nie podchodzę. Jest kill, pięknie. No. Biegniemy kolejnych tu wymordować. Pomyślmy, gdzie to jest mój następny przeciwnik? Mój następny enemy. Może zaraz nie padł. Jak tu by ich obejść? Ile ich tam jest? Masakra. I oni tu wszyscy podbiegają. Jak nie mam. Tracimy kontrolę z celem. O, sobie mogę skampić. Zły pomysł, zły bardzo. Dobra, lecz się, lecz. Ej, nie, naprawdę. O kurde, przegraliśmy. Bitwa przegrana, Amerykanie triumfują. Ojeju. Rozbili nas podczas Friedensturm, a teraz tu nad Mozą. Ale to nie koniec naszej walki. W lesie argońskim nie dadzą nam rady. Mówisz? Chociaż Amerykanie i ich sojusznicy odnosili wzdłuż rzeki Mozy sukcesy, Niemcy korzystali z taktyki zwanej obroną w głąb, polegającej na odchodzeniu na kolejne, coraz lepiej bronione pozycje i wciąganiu w pułapkę przeciwnika. Zwycięskie oddziały amerykańskie zapuściły się do lasu argońskiego, nieświadome, że czekają tam na nie silne oddziały wroga.